Hello i witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jestem w ogrodzie Krasińskich i nagrywam tutaj dla Was stylówkę, robię foty. Słuchajcie, jestem tutaj już od samego rana i wszędzie chodzą ludzie, ale to super. Znaczy nie jest tak, że dużo ludzi, tylko tak pojedyncze osoby i widać, ja to na przykład lubię bardzo, widać, że ludzie tutaj są aktywni, chodzą na spacery, jeżdżą rowerem, biegają i to daje takiego powera. I to, co ja bardzo często mówię, że bardzo lubię żyć w Warszawie, ponieważ tak jestem napędzana tą energią innych, że każdy jest taki produktywny i tak aż chce mi się działać razem z nimi. Także to chyba nas wspólnie napędza i dodaje sił i energii, ale powiem Wam, że jest tutaj przepięknie i naprawdę uwielbiam to miejsce, bo ma też taki swój urok. Także ja już jestem po zdjęciach, może jeszcze jakieś porobię, jeżeli znajdę odpowiedni kadr, ale póki co idę się teraz przejść. Następnie jedziemy na Halę Mirowską, ponieważ muszę zrobić zakupy spożywcze bardziej warzywno-owocowe. I słuchajcie, to będzie taki bardzo luźny dzień. Chcę po prostu dać Wam jakiś jeszcze vlog tygodniowy poza weekly. I jeżeli chodzi o stylówki, to będzie w następnym tygodniu, ponieważ ten tydzień musi minąć, żeby te stylówki wszystkie były po prostu nagrane, bo jeszcze niektórych nie nagrałam. Wiadomo, ja nagrywam, słuchajcie, bardzo na bieżąco, więc to, co jest w vlogach, to nie jest tak, że to jest 2 tygodnie sprzed mojego czasu, tylko to są może dzień wcześniej rzeczy, które się dzieją. Tak, więc jesteście totalnie na bieżąco z moim życiem. Zobaczcie, jak pięknie z samego rana. Taka cisza i słychać ptaki i szum drzew. No i fontannę. Ją też tutaj słychać. Pieski biegają. Słuchajcie, znalazłam bardzo fajne miejsce, ale nie wiem, czy mogę tu zrobić foty, bo no nikogo tutaj nie ma, więc myślę, że mogę. Zobaczcie, jak ładnie. Dobra, spróbuję. Statyw stoi, więc teraz tylko ja muszę tam gdzieś stanąć. Ja właśnie zrobiłam zakupy na Hali Mirowskiej, kupiłam taki wielki kosz truskawek. Także jestem mega zadowolona, chociaż były całkiem drogie, ale to już wszędzie są takie ceny. Nie wiem dlaczego, bo wcześniej na samym początku to było wszystko tańsze, a teraz tak jakby podrożały. No nic, nie było mojego awokado za 2 zł, ponieważ stragan jakby się zmył, więc może mają urlop, nie wiem, ale chcę coś dzisiaj zrobić. Jest to sałatka, którą jadłam w Charlotte ostatnio. I ta sałatka tak mi zasmakowała, że stwierdziłam, że odtworzę ją u siebie w domu. I zakupiłam sałatę taką o. Kupiłam do tego jeszcze zieloną fasolkę, ponieważ właśnie zielona fasolka była w tej sałatce. I takie pomidorki koktajlowe. Także słuchajcie, wracam do mieszkania. Pokażę Wam w ogóle, jak ta sałatka wyglądała. Tak wyglądała sałatka w Charlotte, którą jadłam. I ona miała też przepiórcze jaja. Ale stwierdziłam, że, bo mogłabym kupić tutaj jajka przepiórcze, ponieważ są na Hali Mirowskiej. Aczkolwiek stwierdziłam, że mam w domu, ponieważ dostaliśmy jajeczka ze wsi i trzeba je zjeść, bo jest ich dużo, bo 2 paczki mamy i muszę je zjeść, więc lepiej zużyję tamte. Także gotuję jedno jajko, bo to było chyba 4 takie połówki przepiórczych jaj. To wygląda prześlicznie i smakowało bardzo dobrze, ale myślę, że jak jajko pokroję na 4 części, to też będzie ładnie wyglądało i będzie dobrze smakowało. Tutaj co prawda były ziemniaki w tej sałatce. Co tak było ok, ale nie do końca. I tak parę tych ziemniaków zostawiłam, więc ziemniaków nie użyję, ale właśnie co mi mega zasmakowało, to właśnie sałata i fasolka zielona. To jest takie połączenie, że wcześniej tego tak nie kombinowałam, a sobie wszystko sprawdziłam z tej sałatki w mojej aplikacji na Low Food Mapie i wszystko było dozwolone. Chlebek był bezglutenowy i teraz myślę, czy ten chlebek, no i jeszcze jest tuńczyk. Tak, ale teraz myślę, czy ty nie podjechać sobie do Charlotte i nie kupić tego chlebka bezglutenowego. I zobaczymy, może tak zrobię.
Moi drodzy, wróciłam już do mieszkania, zabieram się za sałatkę. Jeszcze wcześniej umyłam truskawki i jest ich tak dużo, aż musiałam rozłożyć na inne pojemniki. I słuchajcie, umyłam je normalną wodą i jeszcze dodatkowo wodą przefiltrowaną, ale ja nie wiem, jak dokładnie myć te truskawki, ponieważ tak trochę nie ufam, że woda to pomoże, a ostatnio tak się naczytałam o różnych jeszcze innych jakichś bakteriach, które chodzą po owocach i nie wiem, jeszcze widziałam, że sodą można myć. Jeżeli wiecie, jak poprawnie myć truskawki, to dajcie znać, bo ja po prostu przemyłam je jeszcze dodatkowo wodą przefiltrowaną, tak żeby no było tak bardziej pewnie. Tutaj rozgrywa się nasza sałatka i umyłam sobie już sałatę, mam pomidorki koktajlowe, robi się jajo, a tu robi się fasolka. Charlotte ostatnio, jak jadłam tą sałatkę, to fasolka była tak jakby lekko surowa i znaczy ona była bardziej surowa niż ugotowana, więc ja trochę bardziej ją ugotuję, nie tak, że będzie rozgotowana, ale tak, żeby nie była surowa, bo jednak trochę nie wiem, czy to nie jest bardziej ciężko strawne, jak taka jest lekko surowa, więc ja sobie trochę bardziej ją zrobię miękką. Do tego mam jeszcze tuńczyk i sobie użyję tak połowę tego tuńczyka. I mamy nasz chlebek z Charlotte, więc będzie prawie jak z Charlotte ta sałatka. Nie wiem, czy może nie dodałabym sobie jeszcze może jakiś nasion słonecznika do tej sałatki. No nic, w każdym razie w Charlotte był tam jeszcze ocet, chyba winegrę. I ja takiego octu jeść nie mogę, więc też go nie dodam, ale jeżeli Wy chcecie odtworzyć taką sałatkę, jak była idealna w Charlotte, to jeszcze musicie ugotować sobie ziemniaczki, bo tam były takie młode ziemniaczki i dodatkowo wszystko było właśnie polane winegrę. No ja, tak jak mówię, te ziemniaki średnio mi podeszły, bo jak mam chlebek i ziemniaki, to tak coś mi się tutaj gryzie, więc mamy nasz chlebek bezglutenowy i tak to sobie wszystko zaraz połączę. No już się nie mogę doczekać, bo to będzie coś naprawdę wspaniałego. Uwielbiam. Kawałek może zostawię na jutro, a pokroję kilka kromek i włożę do zamrażarki. Mamy to, sałatka niczym z Charlotte, nawet ten sam chlebek i wszystko jest tak, jakbym chciała, aby było. Mogłabym jeszcze dodać sobie jakiś ziaren, ale widzę, że ten chlebek ma ziarna i ma słonecznik, więc chyba mi to wystarczy. No i jeszcze posoliłam i może poleję sobie oliwą z oliwek, tak w zamian za to winegrę. No, także próbujcie, bo naprawdę ona była wyśmienita i mam nadzieję, że teraz będzie smakowała też bosko. No i jeszcze tamta miała takie ziemniaczki, tak jak mówiłam, no ale ja tych ziemniaków już tutaj nie chciałam, także zabieram się do jedzenia, bo wygląda to świetnie. Przychodzę do Was z update'em mojego posiłku i powiem Wam, że jest mega dobry i bardzo polecam, już naprawdę zjadłam sporo i nie mogę się powstrzymać, ale stwierdziłam, że muszę się tym podzielić z Wami, więc zrobiłam małą przerwę. No, więc słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o ten chlebek, to czytałam, że on jest z mąki ryżowej i chyba gryczanej bez glutenu. Ma taką, o, jakby konsystencję, ale jest mega smaczny, więc nie wiem, jestem zachwycona w ogóle tym chlebkiem z Charlotte. Więc jeżeli szukacie bezglutenowego pieczywka, to chyba coś mamy bardzo dobrego. No, także mega polecam, tak samo te jajka idealnie tutaj pasują do tej potrawy i serio, takie proste, bo nie dodałam nic więcej, tylko sól, pieprz i jest mega smaczne, także polecanko. Zaczęłam czytać tę książkę
i przychodzę z ciekawostką. Tak stwierdziłam, czasami tak mam, że jak coś czytam, to żeby to zapamiętać, bo często jest tak, że czytamy tak bezmyślnie i nie zapamiętujemy tego, co czytamy, więc ja robię sobie notatki, żeby zapamiętać i to wdrążyć w moje życie. Jeżeli czytam takie książki, które są, nie wiem, motywacyjne albo takie, żeby pracować nad sobą, jak atomowe nawyki, to właśnie bardzo często musiałam coś zapisywać i robić podsumowanie. A nie, innych książek nie czytam w ogóle. Także dobra, mało ważne. Z reguły, jak czytam takie książki, to robię jakieś notatki. Więc teraz nasz vlog będzie tą oto notatką. I słuchajcie, to co chciałam, żeby było zapamiętane, to jest to coś, co ja pamiętam, że myślałam o tym bardzo dawno temu. Może gdzieś usłyszałam, może sama coś wymyśliłam, nie wiem. W każdym razie tutaj jest to zawarte i jest to taka rzecz, którą myślę, że każdy z nas mógłby stosować w swoim życiu, żeby być bardziej obecnym. Książka mówi o tym, że każdy z nas jest twórcą i nie trzeba być nie wiadomo kim, żeby nazywać się twórcą. I słuchajcie, też nie trzeba robić wielkich rzeczy, żeby być twórcą. To, co jest najważniejsze, to mieć oczy szeroko otwarte i tak jakby być uważnym w życiu i dostrzegać różne sygnały. I o tym właśnie chciałam powiedzieć, że żeby właśnie być takim zainspirowanym w życiu, trzeba naprawdę rozglądać się wszędzie i ten świat tak naprawdę, to nie wiem, czy tak naprawdę, on tak mówi, ale czy tak jest naprawdę? Chyba tak, bo czasami tak właśnie jest, że dopiero jak będziemy tak skupiać uwagę, to widzimy jakieś znaki. No i podobno jest tak, że życie nam pokazuje z każdej strony różne inspiracje, różne znaki, tylko my czasami chodzimy bardzo skupieni na jednym punkcie i nie rozglądamy się dookoła. No i trzeba wyłapywać te momenty, te sytuacje, które daje nam właśnie życie i tak jakby inspirować się tymi drobnymi jakimiś rzeczami, które na co dzień bardzo często po prostu mijamy i nie przejmujemy się jakimiś tam błahostkami, a to są właśnie te znaki, że które nas inspirują do czegoś, co chcemy stworzyć. Także no, lekcja na dziś, trzeba być bardziej uważnym, dostrzegać to, co dookoła nas się dzieje i wyłapywać sygnały od świata. Tak. I to, co mówi nam ostatnia strona tego rozdziału, życie jako artysta jest praktyką. Albo angażujemy się w tę praktykę, albo nie. Nie ma sensu mówić, nie jestem w tym dobry. To tak jakby powiedzieć, nie jestem dobry w byciu mnichem, albo żyję się jak mnich, albo nie. Mamy skłonność do myślenia o pracy artysty w kategoriach rezultatu. Prawdziwa praca artysty to jego sposób bycia w świecie. No, więc z tym Was zostawiam i widzimy się w kolejnych vlogach. Buziaki i ciao, ciao! Daj głos! Nie? Nie, tutaj jest. No, trzeba zweryfikować, sprawdzić. Dobrze robię w sumie. Thank you.